A słyszeliście to? Bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no, to dzieci nie będzie. No. Polityka to scena, na której nieustannie widzimy graczy zagrywających komunikatami niewerbalnymi, jak i werbalnymi. Chociaż tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja. Co one znaczą? Które są warte wykorzystania, a których trzeba się strzec niczym ognia piekielnego? Dzisiaj przeznaczymy wspólny czas na ostatnie występy jednego z bardziej znanych w Polsce polityków. Prześledzimy pobieżnie jego mimikę, gesty i postawę. W ostatnim czasie możemy zobaczyć serię spotkań Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami różnych miast. Wszystko to z powodu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Prezes partii rządzącej niejednokrotnie pokazał swoje umiejętności społeczne. Dzisiaj zobaczycie zachowania, które świadczą o zniewadze. Siedzieć w kącie cicho. Odsunięciu od siebie odpowiedzialności. Tylko ktoś, kto jest, proszę wybaczyć, kompletnym idiotą. Egocentryzmie. Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja. Czy błędach poznawczych. A myśmy, proszę państwa, nie tylko pieniądze znaleźli, ale myśmy przy tym, proszę o tym pamiętać, obniżali podatki. Jeśli chcecie podwyższyć skilla w umiejętnościach interpersonalnych, paszcie dobrą herbatkę i zaczynamy. W książce Dale'a o zjednywaniu sobie ludzi jest rozdział o unikaniu sporów. Spory prawie zawsze prowadzą donikąd. Kończą się zazwyczaj tym, że druga strona jeszcze bardziej utwierdza się w słuszności swojego poglądu. Doskonale ujął to satyryk Dave Barry. Umiem się dobrze spierać? Zapytaj resztki moich przyjaciół. Potrafię wygrać każdą dyskusję z każdym przeciwnikiem. Ludzie to wiedzą i na przyjęciach trzymają się ode mnie z daleka, a często z szacunku nie zapraszają mnie wcale. Pewnie słyszeliście, że prezes partii jeździ po Polsce i stara się zjednać ludzi, przedłużając prowadzenie. Pamiętajmy o tym, że to co kontrowersyjne, coś co wyraźnie emocjonalne, lepiej zapada w pamięć. Zgodnie z komentarzem jednego widza, czy on uważa, że ludzie są tak smutni, aby ich rozbawiać tym obwoźnym kabaretem? Tak uważa, że ma wyglądać kampania wyborcza jego partii? Gdzie problemy społeczne, gospodarcze i sposoby ich pokonania? Wnioskuje, że kieruje uwagę społeczeństwa w stronę różnic, a nie podobieństw. Mówi, że chce zjednoczyć Polaków, a wykonuje sprzeczne działania, atakując inną partię oraz pośrednio ich elektorat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. O! Ale to nie do państwa, tylko to do Tuska. W ogóle się zapadnie, przestanie istnieć. No. A my zbiegniemy z majątkiem tutaj zrabowanym, no jak ostatnio usłyszałem od Tuska, pewnie do Izraela. No. Niestety nie uważam, że dobry rząd tak się zachowuje w tych trudnych czasach. Rozumiem, że to może być strategia kampanii wyborczych. Mówię tylko, że ja tego nie kupuję. A właśnie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest CyberGhost VPN. Skuteczna aplikacja, która dba o wasze bezpieczeństwo w sieci, odblokowuje dostęp do 40 platform, takich jak Netflix, Disney Plus czy HBO Max. Dzięki niej możecie przeglądać internet bez żadnych ograniczeń. Jeśli widzicie, że dana strona jest niedostępna ze względu na waszą lokalizację, wystarczy skorzystać z innego serwera zlokalizowanego np. w Niemczech, dzięki czemu na waszym koncie film stanie się dostępny. Co wyróżnia tą firmę? Ponad 15 lat doświadczenia w branży bezpieczeństwa i ochrony danych. Ponad 30 milionów użytkowników na świecie. Jest najbardziej rekomendowaną usługą VPN na Trustpilot. Też tam jestem i ufam tej platformie. Jakie są zalety? Te, które mi się najbardziej spodobały to: jesteście anonimowi w sieci, inaczej mówiąc dbacie o swoje dane. Reklamodawcy nie śledzą waszych ruchów. Macie dostęp do zagranicznych filmów, zwiększacie swoje bezpieczeństwo w sieci i chronicie dane kont bankowych, no i możecie korzystać nawet z 7 urządzeń jednocześnie, czyli na przykład iPhone, 2 laptopy, PlayStation i Smart TV, i nie wyskoczy wam powiadomienie, że trzeba się przełączyć. Co więcej, mogą korzystać z tego wasi znajomi czy rodzina. Czy to coś kosztuje? Deal jest taki. Z linkiem, który umieściłem wam poniżej, możecie otrzymać CyberGhost VPN z ponad 80% zniżką na 2 lata. Tak więc przez 28 miesięcy płacicie zaledwie 2,03 euro na miesiąc. Jeśli macie jakieś wątpliwości, spróbujcie, pobawcie się programem. W razie pytań mają wsparcie techniczne, które szybko reaguje, a nawet jeśli się nie zdecydujecie, macie do tego prawo, jest 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Wiem, brzmi dobrze, dlatego kliknijcie w link poniżej, a teraz wracamy do bohatera głównego odcinka. Kobieta daje w szyję.
Posłuchajcie wypowiedzi, w której to wygłosił swoją opinię na temat alkoholizmu wśród kobiet. Bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no. To dzieci nie będzie, no. Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa. Proszę Państwa, no ja mówię to na poważnie. Przez wiele lat miałem no, częsty kontakt. To była współpraca jeszcze w latach 80. w podziemiu. Z człowiekiem, który był no, niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce, już dzisiaj nie żyje. Przedstawił rzekomo naukowy fakt, a na potwierdzenie go podał jeszcze argument powołujący się na autorytet, niestety bez podania konkretnej osoby. Wyleczyć się, a miał taki oddział, gdzie był ordynatorem, gdzie leczył alkoholików. Jak ktoś chce, musi szukać na własną rękę. Ja nie zagłębiałem się za bardzo w przedstawione dane, ale jak ktoś podaje trudne do uwierzenia informacje, stara się mnie przekonać autorytetem, którego no nie można z łatwością skojarzyć, to raczej robię krok w stronę wyjścia ze sklepu, aniżeli zakupów. Na pewno macie znajomego, który potrafi przedstawić jakąś historię z takim przekonaniem, że wydaje się ona być prawdziwa. Możemy nie dowierzać, ale koniec końców łykamy historię jak pelikan, bo opowiadający jest w stanie zapanować nad swoimi niewerbalnymi odruchami. Jednak w wypadku omawianego przykładu myślę, że w tym fragmencie jest to po prostu niewiedza wypowiadającego. Zobaczcie, chwilę później słyszymy sprostowanie, że 20 lat to chodzi o średnią, a to wszystko zależy od cech osobniczych. Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Następnie, kiedy mówi o kobietach, unosi swoje brwi, zwraca głowę prawdopodobnie w stronę prowadzącego spotkanie i lekko przytakuje głową. Takie zachowanie towarzyszy osobom, które chcą przekonać innych do swoich racji. Kiedy znacie jakąś ciekawostkę, którą opowiadacie drugiej osobie, możliwe, że wasza mimika będzie podobna. Pamiętajcie też, że pojedyncze zachowanie nic nie znaczy. Jarosław Kaczyński w podobny sposób przekazuje informacje zarówno podczas debat, rozmów czy wywiadów. Dlatego może to być jego typowe zachowanie, czyli sposób przekazywania komunikatów. Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm. Sam się zastanawiam, czy wypowiadanie takich słów jak alkoholizm, nie kończąc poprawnie wyrazów, to niedbalstwo czy efekty sędziwego wieku. W końcu prezes ma 73 lata. Portale społecznościowe niejednokrotnie pokazały niepokojące zachowania, takie jak zaśnięcie podczas wystąpienia publicznego, utrata równowagi czy gubienie wątku. Pośród moich spotkań są demonstracje i właśnie tam... Demonstracje. Zwróćcie uwagę na dalszą część. Opowiadając o znajomości ze specjalistą od alkoholizmu, przymyka powieki, unosząc przy tym brwi i zaciska na moment kąciki ust. Odchyla głowę w tył i przechyla ją w bok, lekko się przy tym kiwając. Te zachowania potwierdzają pewność polityka do wypowiedzianych wcześniej słów. Świadczą o chęci pochwalenia się swoją wiedzą oraz znajomością z kompetentnym człowiekiem. Czasami chcemy zaznaczyć w towarzystwie, że mamy kontakt z ważną osobistością i możemy to przejawiać właśnie takim zachowaniem. No tak, tak. Znałem właściciela tego hotelu. Co? O, ileśmy to wypili. Z człowiekiem, który był no, niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce. Pojawiają się też komentarze, że to nowy rodzaj stand-upu, tak zwany sit-downer. Jak do 25 roku sobie daje w szyję, no. Jednak jeżeli chodzi o klucze i wypowiedzi, to myślę, że niedokładnie zapamiętał wiedzę przekazaną przez ten autorytet. Z tego co znaleźliśmy, 20 lat to średni okres, po którym występują poważne uszkodzenia narządów i organów spowodowane piciem alkoholu przez mężczyzn. U kobiet średni okres wynosi nie 2 lata, a 13,5. Sądy są podporządkowane opozycji. No, tylko ktoś, kto jest, proszę wybaczyć, kompletnym idiotą, może uwierzyć, że w Polsce jest dyktatura. A wielu wierzy. Prezes, rozpoczynając przemówienie, podejrzewam, że nieważne w jakim mieście, ciągle ma z tyłu głowy, żeby nawiązywać do opozycji, że jest zła, że jest złodziejska. Tu widzimy przykład odsunięcia od siebie odpowiedzialności. No, tylko ktoś, kto jest, proszę wybaczyć, kompletnym idiotą. Proszę wybaczyć. Klasyczny początek zdania, którym ktoś ma zamiar powiedzieć coś kontrowersyjnego w stronę zazwyczaj innej osoby bądź grupy, ale w bardziej pośredni sposób. Nie bierz tego do siebie, ale strasznie śmierdzisz, Mariola.
I wtedy Mariola mówi, no skoro mam tego nie brać do siebie, to po co mi to mówisz? Skoro nie wezmę, to dalej będę śmierdziała. Czy chodzi ci może tylko o to, żebyś sam wyrzucił to z siebie i nic więcej? Albo inny przykład. Jestem tolerancyjny jak mogę, ale niech mi się tu nie mistrzy jeden z drugim. I to jest znowu to samo. Podobna sytuacja. Skoro jesteś tolerancyjny, to zdarzenia, jakie są coraz bardziej popularne w danym rejonie, powinny być tolerowane, o ile nie zagrażają życiu czy zdrowiu pozostałym. Kojarzycie to powiedzenie, że jak się jest pewnym siebie, to wcale nie trzeba tego mówić, bo to widać, co nie? Otóż to. Ale ta choroba będzie przezwyciężona, chociaż tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja, którzy by to wiedzieli. W tym przypadku mamy łagodnie, nieco narcystyczne podejście do własnej osoby. Podobna mimika jak w przypadku pierwszego fragmentu, w którym Jarosław chwalił się znajomością autorytetu. Którzy by to wiedzieli. Naprawdę, no. Trzeba być jasnowidzem. No. Po chwilowej pauzie spowodowanej oklaskami słyszymy jeszcze... Naprawdę, no. Trzeba być jasnowidzem. Uniesienie ramion i do tego podniesienie otwartej ręki ku górze służące za wyrażenie oczywistości wypowiedzianych słów. Nawet jeśli ta wypowiedź byłaby wyrwana z kontekstu, to całościowo można by zrozumieć przesłanie. W tym wypadku jednak ja słyszę to, co zaprezentowałem. Hej, a wpadliście już na mojego Instagrama? Wbijajcie. Wrzucam tam ciekawe przemyślenia, promocje kursów i informuję was o najnowszych filmach. Trzeba było wydać około 200 miliardów złotych. I proszę państwa, tamta władza by tych pieniędzy nie znalazła. A jeśli by znalazła, to w naszych kieszeniach. A myśmy, proszę państwa... W tym przypadku zachodzi pewne połączenie. Widzicie, że Jarosław Kaczyński krytykuje tutaj poprzednią władzę. Przekazuje tym samym, że to aktualna władza jest bardziej kompetentna na podstawie przykładu znalezienia 200 miliardów złotych. W tej sytuacji musicie poznać, czym jest podstawowy błąd atrybucji. Najlepiej jest podać to na przykładzie. Kiedy jedziecie samochodem i widzicie, że komuś na światłach zgasł samochód, w waszych głowach wtedy pojawia się myśl, ha, to na pewno jakiś słaby kierowca. Niektórzy też pomyślą, pewno baba. Wtedy zachodzi ten błąd. Innymi słowy, jest to ocenianie zachowań innych osób w perspektywie ich cech, przy jednoczesnym pominięciu przyczyn zewnętrznych. Być może w środku siedzi, nie wiem, najlepszy kierowca świata, a samochód jest po prostu uszkodzony. Zdarza, ja nie twierdzę, że to jakiś cud. To po prostu umiejętność i determinacja. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później polityk mówi, że znalezienie tych pieniędzy to umiejętność i determinacja, które świadczą o kompetencji władzy, również pomijając przy tym wkład innych oraz zewnętrzne przyczyny. Skrótowo mówiąc, jeśli komuś coś się nie udało, to jego wina i on jest za to odpowiedzialny. Jeśli nam by się to nie udało, to samo, jest to wina czynników zewnętrznych, to nie nasza wina. Jeśli ktoś robi coś dobrego, to przypadek, miał szczęście, no fartło mu się. Jeśli my robimy coś dobrego, to po prostu umiejętność. I determinacja. Kolejnym błędem związanym z wystąpieniami publicznymi jest moment pauzy na oklaski. Nie tylko te pieniądze znaleźli. Przemawiający kompletnie zignorował reakcję publiki, nie nawiązując z nią żadnego kontaktu. Nie pojawiła się reakcja na odzew ludzi, a jedynie chęć zaspokojenia uczucia, pragnienia. W takiej sytuacji wystarczyłby lekki uśmiech, kontakt wzrokowy skierowany na słuchaczy, subtelne skinięcie. To wszystko, o czym powiedzieliśmy sobie zresztą w filmie o stand-uperach. Nikt nie wie tego lepiej od komików. Wiecie, jak często zachowuje się człowiek, który zostaje przyparty do muru? Kiedy czuje się niekomfortowo i chce wybrnąć z niewygodnej sytuacji? Dziękujemy, ale... Znaczy to... Proszę państwa, to ja panu, pani powiem tak. Po usłyszeniu niewygodnego pytania, które praktycznie było już celowo pominięte przez moderatorów dyskusji, zaczął odwracać kota ogonem. W obecnej bardzo trudnej, obiektywnie i nie z naszej winy, no myśmy wojny nie zaczynali, kryzysu nie wywoływali, pewnie byśmy bardzo wyraźnie prowadzili, no ale proszę otworzyć TVN i zobaczyć, co tam jest. Zaczął zarzucać, że TVN manipuluje swoimi widzami. No ale proszę otworzyć TVN i zobaczyć, co tam jest przekazywane.
Tam w ogóle w Polsce jest w ogóle jedno wielkie nieszczęście. Władza jest jakąś szajką oszalałą, która... To prawda. TVN też manipuluje faktami. Tak jak TVP. Czy mogę wam powtórzyć pytanie, bo mam kłopoty ze zrozumieniem? No ale proszę otworzyć TVN i zobaczyć, co tam jest... Stosuje tak zwane myślenie kontrfaktyczne. W tym przypadku polityk także umniejsza własne sprawstwo oraz odsuwa od siebie odpowiedzialność i w ten sposób stara się odeprzeć zarzut. Przekłada zarzut z samego siebie na inny obiekt, czyli TVN. Ucieka od bezpośredniej odpowiedzi i stawia siebie w roli ofiary, jakoby telewizyjna manipulacja miała sprawić, że poparcie jego partii jest mniejsze. No i na koniec zwróćmy uwagę na jeszcze jedno zachowanie, którego powinniście unikać w wystąpieniach publicznych. Mają prawo kogoś o czymś pouczać. Siedzieć w kącie cicho. Przy okazji wypowiedzi o Niemczech okazał agresywną postawę. Taka gestykulacja i wypowiedzi nie są pożądane w wystąpieniach publicznych. Utożsamiane są raczej z wrogością, stanowczością i przede wszystkim dyktaturą, z której zresztą wcześniej wspominaliśmy. Wypowiedź została przedstawiona w sposób rozkazujący jako równoważnik zdania. Taki charakter sprawia, że mówca odbiera tożsamość i znieważa adresata tych słów. Tak więc machanie palcem jako obraz pouczania kogoś, zmarszczone brwi czy też szeroko rozpostarte powieki także raczej nie spodobają się ludziom, którzy obiektywnie spojrzą na przekaz komunikatu i międzynarodowe relacje. To jest ich właściwa rola, gdyby się rzeczywiście kierowali poczuciem wstydu, moralności za to, czego się dopuścili w czasie wojny, także po części przed wojną, wtedy głównie wobec własnego narodu, tych nielicznych, którzy ośmielili się im przeciwstawić, czyli przeciwstawić się hitlerowcom. W dalszej części wypowiedzi słyszymy umoralnianie i etykietowanie narodu niemieckiego ze względu na wiadomą przeszłość, a także mocne, negatywnie konotowane słowa takie jak hipokryzja czy bezczelność. Te mocne słowa myślę, że nie są przypadkowe. Przypuszczam, że specjaliści w zakresie wystąpień publicznych celowo doradzili użycie tego typu słów, ponieważ są one charakterystyczne i emocjonalnie zabarwione. W takim przypadku często przysłaniają resztę wypowiedzi i kojarzone będą z jej podmiotem, czyli w tym przypadku z państwem niemieckim. Powinniście o tym pamiętać przy okazji własnych wystąpień. Taki sposób autoprezentacji raczej nie postawi Was w korzystnym świetle. Warto jest mieć świadomość własnych zachowań, ponieważ wtedy możecie poznać elementy, które negatywnie wpływają na Wasz odbiór, a następnie pracować nad nimi. Frajerze, za nagrody kupimy sobie konia i pojedziemy wygodnie aż do miejsca, gdzie śpi księżyc. Skąd wiesz, że my wygramy wyścig? Trzeba tak zrobić, żeby wygrać. No i pamiętajcie, żeby sprawdzić CyberGhost VPN, korzystając z linków dostępnych w opisie filmu. Aplikacja zadba o wasze bezpieczeństwo podczas przeglądania i da wam dostęp do zablokowanej części internetu za 2 euro miesięcznie. I'm the first in line.